Witam wszystkich w dzisiejszym vlogu. Dzisiejszy vlog jest bardziej eksperymentalny. It's alive! It's alive! It's alive! Ed eksperymentuje, jak tutaj zrobić, żeby się za dużo pieniędzy nie stać na nauce. Ceny nawozów spadły. No prosto, nie? Słuchajcie, jak dobrze wiecie, w gospodarstwach ekologicznych, chociaż jest takim nie jestem, ale wprowadzam nowinki typu takie jak w gospodarstwach ekologicznych. Mój teściu, Dominik, mówił, że wsiewa tam kończynę, jakieś tam coś tam, coś tam. Ja się tam kiedyś z niego paręnaście lat temu jeszcze śmiałem, 10 lat temu. Mówię, co on, jakieś tam kwiatki, sratki, jakieś poplony, strony, po co mu to? No i człowiek tak jak ta cena podskoczyła tych nawozów, to tak człowiek jednak otwiera tę głowę i umysł i mówi, coś w tym chyba jest, bo po łubinie jednak azot wiąże. Po grochu też, w tym roku mam już jęczmień jary po grochu, petarda. Wygląda super jęczmień, chociaż tam za mało jednak azotu trochę dałem i dorzuciłem jeszcze 30 kilo, bo tam był poszło 60 kilo albo jeszcze mniej nawet. Mniej, 45 kilo azotu poszło. Dorzuciłem teraz 30, czyli będzie jakieś tam 68. Ale mimo wszystko to, że jednak działa, poplony naprawdę nam... Chciałbym was wszystkich zachęcić do eksperymentowania z poplonami, z różnymi roślinami. Bo po pierwsze tak, i mieszankami poplonów, bo one działają. Jest odcinek, który wam, nie wiem, czy puszczę przed tym filmem, czy po tym filmie, z dostrzeżenia różnicy w jęczmieniu jarym, tam gdzie był poplon, a tam gdzie mi zabrakły dwa pasy. Jest różnica. Jednak zboże jest, można powiedzieć, o te 30% słabsze, mniej zakrzewione. No jest różnica, naprawdę. Widać to, w kamerce może tego nie widać, ale widać. I teraz tak, w tym roku eksperymentujemy. Chcemy sobie wyprodukować nawóz, zatrzymać degradację gleby, uciekanie różnych nawozów do wód, a tym, że powiedzmy niektóre rośliny sięgają bardzo głęboko systemem korzeniowym i ten nawóz, nam, który tam uciekł nam, gdzie nie jest osiągalny dla zbóż, dla innych naszych konwencjonalnych, zwykłych upraw, które są szybkie w produkcji, one nie wchodzą gdzieś tam głęboko, nie penetrują, nie wyciągają tamtych składników, tylko tamte składniki sobie coraz głębiej idą do wód głębinowych, czy tam gruntowych, ściekają do rowów i do morza sobie lecą, czy tam do rzek i do mórz. I tutaj właśnie jest to, że w tamtym roku posiałem poplon. Już gdzieś tam w początek września, rzepa olista, facelia, słonecznik, chyba tam wyki trochę było i jeszcze coś tam dorzucane było, jakieś pierdoły. Chyba tam owca i jęczmienia troszeczkę. To powiem wam, że jednak te wszystkie składniki, które tam sobie sięgły, te poplony, one się tutaj u góry z powrotem. To chodzi, żeby z dołu znowu ten nawóz wyciągnąć do góry, żeby został nam w tej warstwie. I to znowu mieszamy. W postaci organicznej mamy nawóz, bo każde resztki, które mamy w glebie na wierzchu, w tej warstwie 15 cm, to jest po prostu nawóz. Wszystko, co na niej rośnie, chwasty, niechwasty, rośliny, jakiekolwiek, są to nawozy, które później się po przemieszaniu z ziemią, obumarciu ich, one nam oddają z powrotem składniki odżywcze, które pobrały, powiedzmy, z tam powyżej 30-40 cm, gdzie nasze rośliny nie sięgają po to. Więc tak, już w końcu przychodzę do tego, co w tym roku Edy wymyślił. A wymyśliłem to. Nostrzyk. Zobaczcie, nostrzyk. Roślina, nostrzyk biały. Roślina, która jest zapomniana w polskim gospodarstwach ogólnie. Kończyna, no to wiadomo, kończyna to tam gdzieś, gdzie mają gospodarstwa, wypasają bydła, zwierzęta. To jest też tam potrzebne. No i co tu jeszcze mamy? Ryegrass. Ryegrass, czyli trawa, a to trawa jest po prostu tylko po to, żeby uzupełniająca tam taka trzecia roślina, bo też wolno rośnie. Nawet Martin Flash Gordon wsiewą Ryegrass.
zboża. To jest takie, można powiedzieć, żeby na biomasę. I ogólnie w jakim celu teraz to wszystko robię? Czyli tak, chcemy zrobić doświadczenie. No niestety, zrzucamy się na pełną wodę, bo drogie nawozy, wszystko jest drogie. Chcemy tak, co zamierzam zrobić tymi trzema roślinami? Po pierwsze, podnieść próchnicę. Po drugie, wyciągnąć z głębin składniki mineralne, czyli nawozy nasze, które poszły sobie gdzieś tam hen, daleko, głęboko. Powinno to wszystko tam ładnie sięgnąć i wciągnąć to do góry. Po trzecie, już się gubię, zawiązać azot, czyli przede wszystkim zawiązać azot, który jest bardzo drogi, proszę Państwa, i nie tylko to. Oczywiście fosfor, potasz też będzie, oczywiście. No przede wszystkim, tak jak mówię, próchnica, azot i nawozy, które po prostu, trzeba je po prostu włączyć wsteczny i wciągnąć je z powrotem z głębin ziemi do góry. Więc tak, robimy taką mieszankę. Nostrzyk będzie około 10 kg. Kończyny będzie 2 kg, jak dobrze pamiętam. Gdzieś tam mam karteczkę. I rajgrasu będzie... Momencik, nie, rajgrasu miało być 2 kilo. Tego miało być chyba 4 albo 5. A tego nostrzyka... Dycha, na pewno dycha. Na pewno 10 albo i więcej. Zaraz policzymy worki, zobaczymy ile mamy hektarów, ile do posiania. Oczywiście będę siał siewnikiem Amazonę do nawozu, bo chcieliśmy to robić siewnikiem Cyrusem, ale niestety jęczmień już uciekł nam, nie wyrobiłem się. Mamy maj 19, dzisiaj maj już jest, nie wyrobiłem się i ten. No nie będę jeździł tym siewnikiem po zbożu, bo szkoda. Więcej zniszczę, jak to warte to wszystko jest. Więc posiejemy siewnikiem do nawozu i tu właśnie chciałbym Wam polecić kanał Krzyśka Kolin, Biofarm Kolin i ten. Wpadnijcie do jego na kanał, bo on tam właśnie z nostrzykiem robi doświadczenia już ma stanowisko po nostrzyku dwuletnim, czyli pełna tam zasobność azotu. Zobaczcie tam w jego filmie, ja tu Wam podkleję ten film. Zobaczycie, jak wygląda efekt w ekologii po nostrzyku. Ale ja to ogólnie teraz wracając tutaj do nas. Co będziemy robić z tym nostrzykiem? Jak go wsiewać? Wsiewać będziemy go w jęczmień i jary. Pod kukurydzę. To jest szykowany nawóz pod kukurydzę. Czyli będziemy mieli za rok prawdopodobnie nostrzyk jest w stanie do 150 kg w ciągu roku zawiązać azotu w glebie. W ciągu dwóch lat 300 kg nawet. Jest to szokujące. Nie wiem. Krzysiek właśnie robił badania kiedyś azotowe przed nostrzykiem i teraz zrobił badania azotowe już, jak już ten nostrzyk sobie tam i jest posiana pszenica, jara i groszek, więc on nam powie, jakie są efekty, jakie skoki są azotu, a wyglądają jego pola rewelacyjnie, jakby ktoś tam naprawdę poszedł i grubą dawkę dał azotu, bo są rewelacyjne. Zobaczcie na jego tam film i teraz tak. Mieszamy te trzy składniki sobie w mieszalniku i bierzemy siewnik, ustawiamy tam na około 18 kg na hektar. Krzysiek do mnie przyjedzie osiemdziesiątką przyjedzie z chwastownikiem. Mówił, że to nic się zbożu nie stanie, będzie wszystko ok, a wymieszamy te nasiona z glebą. I one będą tak jak trzeba, czyli będą tam wymieszane, przyjdzie deszczyk, jutro ma padać u nas, także będzie idealnie, strzał w dziesiątkę. Nostrzyk rośnie bardzo wolno, 4 tygodnie, około 4 tygodni gdzieś tak wschodzi, no 2-3 tygodnie, zależy od wody, tak? I tak, szukałem ogólnie alternatywy na nawóz, jak to się mówi. Słuchajcie, no ludzie kiedyś, po wojnie nie było nawozów, ludzie uprawiali ziemię, no jakoś wyżywili się te miliony osób, tak? Jak to zrobili, jak to osiągnęli? Przecież kiedyś plony też były na poziomie 3 ton, 4 ton. Właśnie, zmianowanie, poplony, stosowanie roślin, które wzbogacają ziemię, a nie zabierają tylko. Teraz się zapomniano o tym, bo są nawozy sztuczne i można pędzić to wszystko. Niestety, czasy chyba prawdopodobnie może i wrócą takie. Niekoniecznie dokładnie do takich
do takich, że nie będzie tych nawozów, tylko że będą bardzo drogie, no i w sumie tak by ich nie było, można powiedzieć, niedostępne. Więc tak, mamy alternatywę na to wszystko, czyli nostrzyk. Nostrzyk, roślina, ja już dużo ogólnie szukałem roślin takich, które by mogły mi wnieść w moje słabe gleby. Tutaj mamy piąte klasy, czwarte B. Chciałem po prostu wzbogacić co przede wszystkim w próchnicę. To jest numer jeden, bo to jest nasz nasz magazyn na wodę, tak? I składniki odżywcze w czasie susz. U nas jest już jest piąty rok suszy z rzędu. Więc to ładowanie sztucznych nawozów to się mija z celem. Moim zdaniem lepiej wsiać taki poplon i uzyskać w glebie, zamknąć wszystko to i żeby to co już tam wrąbaliśmy w tą glebę, żeby to wyciągnąć i można powiedzieć odzyskać. No i zaoszczędzić na nawozach pieniążki, a teraz są bardzo grube pieniążki za to. Kiedyś może tam się śmialiśmy, no faktycznie też się śmiałem z tego, bez sensu. Są nawozy, teraz nie ma nawozów, no to już nie jest takie śmieszne. Także teraz szukamy alternatywy. Nostrzyk. Teraz wam powiem o nostrzyku trochę. Nostrzyk biały, roślina, która rośnie, jest to roślina dwuletnia, rośnie do wysokości nawet 2 metrów. Początkowe wschody są mikre, jest to roślina ospała bardzo, powolny wzrost, dlatego jest fajna roślina, bo można ją wsiać jako wsiewka, ale niestety jest to roślina dwuletnia, która wymaga długiej wegetacji ogólnie i wczesnych siewów. Jak ją wsiejemy powiedzmy w sierpniu, czyli po żniwach, no to niestety ona nam nie zdąży urosnąć, żeby na przykład na rok, trzeba było ją zostawić wtedy na 2 lata. Ale pierwsze co, jeśli wsiewamy to powiedzmy w jakieś zboża, czyli w jakieś tam główne rośliny, nostrzyk jest fajną rośliną, bo on najpierw puszcza listki, czyli kiełkuje i jak ma zacienienie, czyli nie ma światła, czy są chwasty, to rośnie bardzo powoli, a górna część, a dolna część, czyli korzenie się rozbudowują i tam można powiedzieć penetrują tą ziemię, one nawet do 1,5 metra potrafią, czy nawet więcej tam sięgnąć po te składniki. Naprawdę bardzo mocny system korzeniowy nostrzyk ma. Takie można powiedzieć jak kije. Później wiosną są. Kończyna czerwona. Tu mamy tak, kończynę czerwoną. Jest to właśnie też jako wsiewka więźmień. No i taki ryegrass, czyli trawa. Tam pójdzie tylko te 2 kilo. To jest tak po prostu na uzupełnienie, bo to też na biomasę można powiedzieć, żeby tą próchnicę zrobić. Mamy tu jeszcze lucernę, a to dostałem gratisie od Krzyśka. Zamówiłem kończynę inkarnatkę, to jest to taka kończyna, co tam kwiaty czerwone rosną, takie fajne, ona dosyć intensywnie rośnie. Jest to roślina jara, czyli jednoroczna. To będzie wsiewane w groszek i po ziemniakach, na międzyplon o zimę. Oczywiście to wszystko mówimy o międzyplonie o zimę, nie mówimy o krótkim, ścierniskowym, tylko o zimym. Wykę też będziemy wsiewać, ale to bym podzielił, bo dużo nie mam, 60 kg, czyli gdzieś tam po kilogramie, czyli tak można powiedzieć, to w sumie tam dużo nie da, ale coś tam, chyba że tam, a nie, gdzie ja mówię 60 hektarów, nie, no to w sumie dobrze wyjdzie, 60 kg, mamy około 10, 15, 20 hektarów, no to tam wyjdzie po 2 kg, to tak nie tak źle, to ją powinno być widać. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście tak, ryegrass, nostrzyk i kończyna czerwona, idzie wsiewka w jęczmień, a facelia, rzodkiew oleista, po rzepaku nie pójdzie, rzodkiew pójdzie za nią wyka właśnie, żeby nie krzyżować roślin tych samych, żeby nie były przenoszone te same choroby. Tam mamy jakąś mieszankę wszystkich tych takich poplonów, dosyć tanio, tam się to kupiło chyba tam, nie wiem, 3 zł za kilo, czy mniej nawet. Taki miks, nostrzyk, wyka, kończyna inkarnatka będzie właśnie też po ziemniakach, żeby tego azotu nam tam ładnie uzupełnić. Tu jeszcze jest nostrzyk, tu mam nostrzyk, tylko nie jest wybukowany, od Krzyśka właśnie, Dobra, i co tam jeszcze powiedzieć, kończyna czerwona to też wiąże azot, jest to roślina dolnego piętra. No co, no też ma nam po prostu na zadanie nawiązać tego. Próchnicę podciągnąć i nawiązać azotu, tak?
żeby nam po prostu nam na dole chwasty nie rosły, ona sobie tam dalej, na dole da radę, nostrzyk da radę na górę, na górze. Prawdopodobnie nostrzyk troszeczkę przydłuszy tą kończynę, ale mimo wszystko mamy w tym samym załatwione międzyplony o zimę, czyli tam te, jak to się mówi, zazielenienia. Tak, no. Także taki jest plan, żeby można powiedzieć wykonać plan zazielenienia i od razu przy tym mieć jakiś zysk. I po prostu słuchajcie, no, sam produkuję sobie nawóz. Znaczy tak, to wszystko jest w etapie teorii i mojego pomysłu z wsiewem w jarę. Zobaczymy jak to wyjdzie w żniwa, jak skosimy ten jęczmień jary i po żniwach, tak? Także sprawdzimy jak to będzie wyglądało jesienią, spotkamy się jesienią i wiosną, bo to wszystko jest szykowane, ten nos czy kończyna czerwona, regras, jest to szykowany poplon i nawóz pod kukurydzę, czyli próchnica, azot i inne składniki. Sam się przekonałem, że jednak poplon daje nam lepszy wigor, lepszego kopa roślinie następczej. Dobra, tyle z wykładu o właśnie o tym, o tych rych. Tu mamy kończyna czerwona. Oczywiście nie kupowane było jakieś gdzieś tam jakoś z firm nasiennych, tylko po prostu z OLX-a. Ktoś tam miał, gdzieś tam miał, no to wziąłem sobie i pokupowałem dosyć po taniości. Nie przepłaciłem, więc dużych pieniędzy nie zapłaciłem. Teraz patrzcie, Amazon, moim zdaniem bubel, normalnie bubel. Zobaczcie co tu się dzieje. Umyty, wypicowany, wyczyszczony, on kiedyś miałem, marzec, mamy maj, dwa miesiące temu, jeszcze takich plam nie było, takich odpadów, zobaczcie, tego nie było. No fakt, że to są przystawki, ale to są oryginalne przystawki Amazona. No i powiem wam, że grubość tej farby to jest naprawdę zaoszczędzili na tej farbie. Nie ma to tamto. Zaoszczędzili na tej farbie i to sporo. No i dali problemów rolnikowi, bo rolnik zamiast teraz to jest rocznik 15, 7 lat. Zobaczcie. Tu jest tak cienka farba. I to właśnie powiem wam, to jest przykład tego, do czego dąży Unia, czyli ładu tego całego, ekologii, bo Niemcy jako pierwszy wzór, no to dobra, damy mniej farby, ekologiczną farbę, będzie lepiej. Co mi z tego, że daliście ekologiczną farbę, skoro to działa tylko na krótki okres, teraz muszę kurde wziąć szlifierki, rozebrać to, kupę pracy, marnotrawstwa, materiałów, żeby to z powrotem pomalować, żeby to jakoś jeszcze funkcjonowało, no i koszta, albo muszę kupić nowy siewnik. Znaczy nowy nie muszę, no wiadomo, to się zregeneruje, no ale to trzeba robić. To zużywa się znowu jakieś tam inne rzeczy, czyli w kółko. Nietrwałość tych maszyn, tego wszystkiego prowadzi do tego, że i tak mamy zużycie na poziomie takim jak było, kiedy zrobili dobrą maszynę i robiło się ją 30 lat. Teraz się robi chujową maszynę, robi się nią 7-5 lat i na złom, można powiedzieć, już się nie nadaje. Nawet na złom, bo to zeżre. Można powiedzieć. Ogólnie jeśli chodzi o wysiew, jest mega. Rozwiązanie dobrze, że całe szczęście, że dali te dolne kielichy z nierdzewki, no to jest mega. Dopóki paka się nie przydzierawi, to będzie chodzić ten siewnik, ale mimo wszystko to, że tak rdzewieje nawet ta rama z tamtej strony od środka, to powiem wam, już jest tak zgnita, że nie wiem. Już się powoli trzeba zastanawiać, żeby mniej sypać do niego, żeby go nie połamać. Ale nie, no jeszcze dosyć gruba stal. Rama jest ok, konkretna. Dobra. Bierzemy, ustawiamy siewniczek. Siewniczek ten na poplon i jedziemy siać. Tylko przydałoby się, żeby nie wiało, bo wieje, to niestety będzie to ziarka bardzo delikatne. Będą nam po prostu uciekać albo jeździć po prostu w kółko. No i w sumie jeden wyjdzie. Dobra, trzymajcie się. Posiejemy ten poplon. Krzysiek przyjedzie, zrobimy z Krzyśkiem jakiegoś vloga i ten. No i zobaczcie jak to jest. I zobaczymy efekty wiosną, czy się opłacało, czy się nie opłacało. Mam porobione badania azotowe.
Porobimy badania azotowe tak samo po tych poplonach. Będziemy wiedzieć, czy nam to coś wniosło, jakieś składniki, próchnica, czy nam podskoczy i w ogóle bla bla bla. No, na razie.